kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny film z serii Co kupiłam w Lumpeksie. W przedostatnim vlogu mogliście zobaczyć, że wybrałam się do Lumpeksu na zakupy. Także dzisiaj siadam i nagrywam dla Was kolejny odcinek z tej serii. Widzę, że te filmy Wam się podobają. Będzie to taka regularna seria filmów na moim kanale. Mnie osobiście to cieszy, bo ja lubię chodzić po lumpeksach. Tutaj poszłam do lumpeksu, gdzie rzeczy są na wagę. No oczywiście, jeżeli to jest lumpeks na wagę, no to nie podam Wam, ile dana rzecz kosztowała, no bo nie wiem. Za te wszystkie rzeczy zapłaciłam 52 zł. Kupiłam i coś dla siebie, i dla Wojtka, i dla Krzyśka, także jestem bardzo zadowolona. Zazwyczaj udawało mi się coś kupić albo dla mnie, albo dla Wojtka, dla Krzyśka rzadko coś fajnego mi się udało znaleźć, a tym razem znalazłam i coś dla niego. Także jestem bardzo zadowolona, ja już nie trzymam Was w niepewności i pokazuję Wam, co kupiłam. Pierwszą rzeczą są to takie czarne spodnie dla Wojtka, są one takie prążkowane. Tutaj mają ściągacz, tutaj mają taką kieszonkę kangurka z przodu. Jest to firma Zara, zaraz Wam pokażę metkę, żebyście nie myśleli, że Was okłamuję. 2-3 lata, także akurat niedługo będzie mógł sobie w nich śmigać. Bardzo fajne. Ostatnio podawałam Wam skład, także podam Wam i tutaj. Chociaż nie wiem, czy coś tutaj wyczytam. I skład to jest 97% bawełny i 3% elastenu, także skład rewelacyjny. Takie czarne, klasyczne spodnie dla Wojtka udało mi się znaleźć. Ceny Wam nie podam, no bo mówię, to było na wagę, nie były te rzeczy wycenione. Kolejne dwie rzeczy są to rzeczy dla mnie. Taki t-shirt, w sumie to bardziej crop top, bo trochę brzuszka widać. Zwykły biały z różowo-żółtym napisem. Wzięłam z myślą o treningach, bo w sumie nie mam dużo tych bluzek na treningi, także taka fajna, luźniejsza bluzka też mi się przyda. Właśnie wzięłam ją z myślą o treningach. Nie znam tej firmy. Jest to rozmiar M, także mój rozmiar. I skład tej bluzki to 100% bawełny. Także naprawdę skład również rewelacyjny. Nic się na pewno z tą bluzką nie będzie działo. Taka fajna biała bluzeczka. Będzie mi pasować do moich różowych leginsów. Ja uwielbiam, jak coś ze sobą pasuje. Ten różowy napis, różowe leginsy i można śmigać na trening. Kolejną rzeczą dla mnie jest to taki piękny, niebieski sweterek. Jak zobaczyłam ten kolor w lumpeksie, mówię, o nie, biorę ten sweter, tylko modliłam się, żeby rozmiar mi pasował. Jest to taki piękny, niebieski sweterek z warkoczowym splotem. Już go nosiłam, jest mega miły, nie gryzie, nie drapie. Jestem bardzo zadowolona. Kupiłam go w idealnym stanie, nie jest w ogóle zmechacony, ani nie jest zniszczony, poplamiony też nie. Także bardzo się cieszyłam, jak go zobaczyłam, od razu się w nim zakochałam. Mówię, o nie, biorę i koniec. Tutaj macie z bliska, pokażę Wam. Naprawdę nie jest nic a nic zniszczony. Tutaj dekolt ma w taki serek, także bardzo fajnie. Firma to jest firma Tu. Nie wiem, czy znacie tą firmę.
I skład tego sweterka, już wam mówię, 100% bawełny. No przepiękny ten sweterek. Ogólnie nie mam w swojej szafie takiego koloru swetra, także piękny sweter do kolekcji. Ceny wam nie podam, bo no tak jak mówiłam, nie mam. Ostatnią rzeczą, jaką udało mi się kupić, jest to rzecz dla Krzyśka. Kupiłam mu taką zwykłą, basicową bluzeczkę. Też nie jest w ogóle zniszczona. Tutaj ma na przodzie taką kieszonkę. Piękny, brzoskwiniowy kolor. Uwielbiam taki kolor. Tutaj na rękawku ma wydrążony napis. Zaraz wam pokażę z bliska. Nie wiem, czy to będziecie widzieć. Bardzo fajna, taka fajna brzoskwiniowa bluzeczka, będzie idealna na lato. Podam wam jeszcze skład firmy, wam nie podam, bo metka jest odcięta. I tu też jest 100% bawełny, także widzicie, w tym lumpeksie, co teraz byłam, naprawdę te ciuchy są w idealnym stanie. Czasami zdarza się, że mają jakieś tam plamy, ale to rzadkość. Składy tych ciuchów też są naprawdę dobre, nie tam żaden poliester. I to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Jestem bardzo zadowolona z tych zakupów. Za te cztery rzeczy zapłaciłam 50 zł. Mam nadzieję, że i ten filmik przypadnie wam do gustu. Ja bardzo lubię kręcić dla was takie filmiki. No a jeszcze większą przyjemnością jest pójście do lumpeksu i szukać jakichś perełek. Pamiętajcie, zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Będzie mi bardzo, ale to bardzo miło, jeżeli zostawicie właśnie jakiś ślad po sobie na tym kanale. No i widzimy się w kolejnym filmie. Do usłyszenia. Pa!